Dzień dobry. Witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj chciałbym, abyśmy pomyśleli, rozważyli o Bożej wierności. Przeczytamy kilka fragmentów Bożego Słowa, nie skupimy się na jednym, dlatego że jest, jak w Starym i Nowym Testamencie, jest dużo fragmentów właśnie, które mówią o Bożej wierności. Boże Słowo często nam właśnie przypomina o tym. I na przykład w 2 Mojżeszowej, w 34 rozdziale, w 6 wersecie czytamy takie słowa: Oto Pan, Pan Bóg miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. A w 5 Mojżeszowej, w 7 rozdziale, w 9 wersecie czytamy takie słowa: Pan Twój Bóg jest Bogiem wiernym. On tym, którzy Go kochają i przestrzegają Jego przykazań, dochowuje przymierza i okazuje łaskę do tysięcznego pokolenia. W psalmie 100, w 5 wersecie czytamy, że Jego wierność rozciąga się na pokolenia. A w psalmie 117, w 2 wersecie czytamy, że wierność Pana jest ponadczasowa. Nowy Testament również mówi nam o Bożej wierności, bo na przykład sięgając do listu do Hebrajczyków, do 10 rozdziału, 23 wersetu czytamy tam takie słowa: Niewzruszenie trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy, gdyż ten, który złożył obietnicę, jest wierny. A Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale, w 24 wersecie napisał tak: Ten, który was powołuje, jest wierny. On też tego dokona. Jest wiele innych wersetów. Moglibyśmy stworzyć taką listę wersetów, które mówią o Bożej wierności, ale te kilka wersetów, które właśnie przeczytaliśmy, pokazują nam i wskazują nam na Boga, który jest Bogiem wiernym. W jednym z kazań usłyszałem kiedyś takie zdanie, że Bóg jest nadal Bogiem i Bogu zawsze można ufać. Dlatego, że Bóg jest wierny. Bóg nie jest wierny dlatego, że ma taki kaprys. Bóg nie jest wierny dlatego, że wydaje się to właściwe. Ale Bóg jest wierny dlatego, że jest wierny swojemu charakterowi i jest wierny swojemu słowu. Boża wierność jest głęboko zakorzeniona i jest nierozłączną częścią tego, kim Bóg jest. Zobaczcie, że dzisiaj żyjemy w świecie, w którym nie możemy być pewni jutra. W świecie nieustannej zmiany. Ciągle zmiana, ciągle zmiana. A Bóg jest tą jedną stałą, której możemy się uchwycić. Bóg jest ciągle taki sam. Ciągle jest wierny. Bóg jest ciągle Bogiem i Bogu możemy zawsze ufać. Dlatego, że Bóg dochowuje wierności swojemu słowu, swoim postanowieniom i swojemu charakterowi. Radości w Panu, do usłyszenia, jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.